Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lepki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się Phoenix Wright, Ace Attorney. Kończyliśmy na zakończeniu w sumie drugiego dnia śledztwa, podczas którego zdobyliśmy parę fajnych poszlak i wybieramy się ponownie na salę sądową. Jest to drugi dzień, ponownie rozprawy w tym wypadku. Czekaj, czy może to już będzie trzeci dzień? Wydaje mi się, że to będzie dzień trzeci. Tak, to jest dzień trzeci, czyli okej. Próbuję ogarnąć troszeczkę tutaj system tej gry, czyli jest tak, że w dniu pierwszym przyjmujemy zlecenie, robimy śledztwo. W dniu pierwszym również jest, w sensie początkowe śledztwo, w dniu pierwszym jest również, nie wiem, w dniu drugim jest już rozprawa, czy dzień pierwszy rozprawy, w dniu drugim generalnie. Potem po pierwszej części rozprawy mamy przerwę na drugi dzień śledztwa, czyli pierwszy dzień i druga połowa drugiego dnia to jest śledztwo, pierwsza połowa drugiego dnia i dzień trzeci to są dwie części rozprawy, czyli mamy to jakby to na cztery segmenty podzielone w trzech dniach. Okej, próbuję ogarnąć ten system, wygląda na to, że to jest schemat, który się tutaj raczej powtarza. Oczywiście zupełnie gdzie jest to troszeczkę inaczej, na zasadzie, że ten na przykład się szybciej rozprawa kończy tutaj później, ale system jest generalnie raczej ten sam. Nie ma ty aż takich rozciągłości, czy nie ma takiej ilości etapów, jak na przykład to potem jest w The Great Ace Attorney. Przynajmniej patrząc na to, co do tej pory widzę. Ja nie pocieszasz go, wiesz? O nie, podobają mi się jej żarty. To jest najgorsze. No, wiem, że musimy coś znaleźć, ja nawet wiem, co musimy znaleźć. I myślę, że my nawet mamy tę rzecz, tylko że problemem jest fakt, że nie mam żadnej innej rzeczy, oprócz faktu, że mogę go poniekąd obronić tymi tabletkami nasennymi, ale to jest wszystko. Jesteśmy w totalnym tyłku. Jeśli Edgeworth pewnie wezwie zarówno reżysera, jak i producentkę, jak i tego dzieciaka. Okej, zacznij od reżysera. Najpierw jest Sal, potem będzie pani I, bo D, a na samym końcu pewnie będzie dzieciak. Okej. Pozwolę sobie na tym pozostać a propos komentarza w jego kierunku. No i moi drodzy, zaczynamy chyba kolejny odcinek z... i zobaczcie, teraz zamiast Mai mamy znowu Mię jako naszą asystentkę, która teoretycznie jest naszą szefową, czy byłą szefową. Czyli, nie wiem, zaczyna się coraz śmieszniej, bo wychodzi na to, że coraz mniej się myliłem, pomimo że się myliłem na początku. Jakby przypadkowo powiedziałem coś, co było potem, co miało być potem twistem. I było, dwukrotnie, bo nawet się okazało, że nie będzie twistem, potem się okazało, że jednak będzie twistem. Dobrze. Wracając... Mówię, mi to nie pasuje cały czas ta rzecz z tą głową i chciałbym. Mam nadzieję, że to będzie właśnie ten powód, że to nie jest tak, że to jest zostało pominięte jak przy Crystal Tower potem w The Great Ace Attorney, ale zobaczymy. Też nie chcę spoilerować, ja mówię o Crystal Tower. Jeśli oglądaliście mój gameplay, to będziecie wiedzieli, o co chodzi.
Jeśli nie, no to nie jest spoiler żaden, po prostu jest to jedna z rzeczy, która pojawia się w jednym epizodzie, ale nie jest to żadna kluczowy, nie jest to żaden kluczowy element, którego byście nie znali. Był w studiu o 9:00. Okej, to jest ważne, że on teoretycznie stwierdził, iż przeskipował, pominął jedzenie. Czyli wychodziłoby na to, że to jedzenie, które pozostało na zewnątrz, nie było jego, czyli było prawdopodobnie producentki i może tych osób, które przyszły. Jeśli wiecie, te pozostałe talerze z... na których miały być te steki. Zobaczmy, wydaje mi się, że nawet nie będziemy musieli na niego niczego znajdować. Okej. Chciałbym się dowiedzieć trochę więcej o tym. Okej, czyli on był obecny też przy tej scenie walki. Okej, czyli była ich tam czwórka łącznie, co nam daje troszkę więcej informacji właśnie a propos tego, że no, był tam Salmonella, tak? To jest jedyna rzecz, która jest z tego ważna. Ile czasu rzekomo to zajęło? No tak, słyszeliśmy, że uszkodził sobie nogę. O nie. Ojej. Nie, te skróty, którymi on rzuca, są po prostu piękne niekiedy. Przez wczoraj kliknąłem, a niech będzie to naciśnięcie. Okej, czyli mamy potwierdzenie, że oni obaj jednak jedli tego T-bone steaka. Interesujące jest to, że ugotowała go asystentka, czyli Penny, tak? Co mi w tym nie pasuje, tak jak mówię, no jedyne co mi nie pasuje, to fakt, że widziałem te talerze, ale czy to musi być koniecznie niezgodne? Nie powiedziałbym. Czy może być trochę takie płytkie, wejk to jest takie... No płytkie chyba to było najlepsze określenie, nie mogę sobie teraz przypomnieć innego słowa, bardziej odpowiedniego po polsku. Które jest dokładnym tłumaczeniem. Nie wiem, zlikwiduj tę opcję. Nie, okej, jeszcze nie było to. Powinien tak naprawdę rzucić tą kontradykcją. Chyba tak. To zobaczę, do czego oni te będą nawiązywali. Okej, czyli jednak do tego. Dobra. Niech i tak będzie. Mówię,
spodziewałem się, ale z drugiej strony no nie do końca mi to pasuje. I tak jak mówię, można było stwierdzić, że ci, którzy przyjechali, ktoś mógł z nich się częstować czy cokolwiek, nie? No. Okej, czy on sobie po prostu wziął tego steka i zaniósł do employee area. O, i to jest ważne, że zrobi sobie przerwę. No i tak, to się zgadza, że w ten sposób... zgadza się, że to się nie zgadza z jego zeznaniami, dlatego że on twierdził, że nikt nie opuścił swojego krzesła, a skoro wzięli przerwę, no musiało się to stać. Okej, to rzućmy hold it. No i już dobrze wiemy, o co z tym chodzi. Tylko co to zmieni? To jest dobre pytanie. Znaczy oprócz tego, że podczas przerwy oczywiście ktoś mógł sobie pójść. Bardziej mnie interesowała chyba godzina tej przerwy, moment, w którym się to wszystko wydarzyło. A co chodzi Edwardowi teraz? Czyżby, nie wiem, on jakby już wiedział coś więcej na ten temat? Nie pamiętam, co znaczy skrót FWIW. Czy to było for what I... coś? Nie wiem. To nie jest ani... As far as I remember. Nie wiem, co znaczy to. Co znaczy ten skrót? Zapomniałem. To była 15-minutowa przerwa. Nie wiem, przyciśnijmy go po prostu po kolei. Zobaczmy, czy coś nam to więcej powie. O, jest w końcu czas powiedziany. Od około 2.30 do 2.45. To rzeczywiście nie pasowałoby. Oznaczałoby, że nie ma szans na to, bo ktoś musiałby się jeszcze przebrać. Chciałbym zobaczyć ten strój stalowego samuraja. By było ciężkie, uważam. Uważam, że to, co mówi tej Phoenix, byłoby trudne, tak? Choćby nawet ktoś wziął przerwę 5 minut przed tym wszystkim. On musiałby wyjść z tego domku, musiałby się udać przez całą drogę do przebieralni, potem przebieralni się przebrać w ten strój i wrócić i jeszcze zabić tego gościa i potem, nie wiem, coś zrobić z tym ubraniem stalowego samuraja i jeszcze wrócić potem do przerwy. 5 minut jest to moim zdaniem niemożliwe, tak? Albo powiedziałem, że było to w okolicy 2.30. To znaczy okolice, tak? Teraz to jest takie pytanie trochę otwarte. I bardzo subiektywne, bo dla mnie okolica oznacza, że no to jest do 10 minut, znaczy nie, nawet nie do 10, do 5 minut różnicy. Jedną myśl w drugą stronę.
O, on ją nazywa Diva, bo jest Diva z Kes, okej. Okay. Nie wiem, przyciskam dalej, po kolei. Uważamy, że ktoś z tej przyczepy poszedł do studia numer 1. Moim zdaniem jest to niemożliwe raczej. Ale wydaje mi się, że też nie wiemy do końca, bo to może nie być nikt z nich, tak? Mógł to być któryś z kontraktorów. Więc co, zaryzykuję stwierdzenie, że nie, jest to niemożliwe raczej. Słuchajcie, dajcie mi pomyśleć. Nie, zaryzykuję to, że mamy na tyle życia, że możemy zaryzykować. Zaryzykuję, że jednak mógł to być ktoś z nich. Problem jest to, że nie wiem dlaczego. Nie jestem w stanie wymyślić z jakiego powodu. Mówię, dla mnie jest to... Właśnie, dla mnie jest to nielogiczne, ale z drugiej strony nie mam żadnej innej, żadnego innego miejsca, o którym mógłbym zaczepić, więc... To jest głupie, dlatego że my stwierdzamy, że przerwa rozpoczęła się o 2:30, a 15 minut wydarzyło się to morderstwo, tak? Tylko że wiemy, że chyba o 2:30 właśnie on został, przepraszam, zabity. Więc no coś by się tutaj nie zgadzało, chyba że błędnie oszacowano moment śmierci. To jest kolejna rzecz, która jest tutaj w tym wszystkim ważna. Tylko właśnie, pytanie, czy teraz ta moja druga teoria się sprawdzi? A propos tej głowy. I tego, że tak naprawdę to zawalone drzewo. To nie musiało znaczyć, że nikt nie będzie musi, że nikt nie musi tamtędy przedrzeć, tak? Czy przejść. Czyli jednak mój zmysł mnie tutaj nie zawiódł. Natomiast no, trochę też bałem się, że to będzie przegrane, jeśli się od razu przyznamy, że to nie mógł być nikt z nich. Okej, co, wezmą teraz jeszcze tego młodego chłopaka, czyż nie? Ciekawe, czy on zrobił jakąś większą ilość zdjęć. Bo jeśli tak, to może być dla nas najważniejszy punkt, z którego wyjdziemy.
jest bardzo niedobrze. Okej, czyli ona zakładała coś, co ja też zakładałem, że może być tym coś więcej, ale na... jeśli okaże, że to rzeczywiście żaden z nich, to bardzo się będę nie zgadzał z tym, że jakby jeśli zostanie, wiecie, na 100% stwierdzone, że okej, to nie mógł być żaden z nich i rzeczywiście żaden z nich to nie będzie, to się będę bardzo kłócił z tym, że można było przejść przez to i będę się o to kłócił. Bo to jest, myślę, że mam wszelakie argumenty, żeby się tutaj postawić na pozycji, że można było przejść przez tę głowę i to zawalnąć bez większych problemów. Inną rzeczą jest to, że rzeczywiście jeśli przerwa miała miejsce pomiędzy drugą 30, a drugą 45, no to nikt się nie poruszył stamtąd, nikt nie wyszedł poza ten teren dalej, no to myślę, że tutaj no się zgodzę, tak, że jakby już nie miałbym tropów, ale samo to jak zostało tam to przedstawione, ta głowa, no nie zgadzam się, że całkowicie ona zablokowała tam trasę. Okej, to była ta nasza 10-minutowa przerwa, z której nic nie wyniknęło. O, liczyłem na coś więcej. Liczyłem, że może cokolwiek się pojawi w tej sprawie, ale na chwilę obecną jesteśmy bardzo przegrani. Oczywiście. Edward i jego moralizatorstwo. Moje ulubione. Podoba mi się, że zobaczcie, to jest moment, kiedy właśnie zbyt nisko osoba podchodzi do barierki, tak? I trzeba mu załatwić pudełko. To zostało rozwiązane w The Great Ace Attorney, już bez tego dialogu tutaj, ale tam po prostu postaci automatycznie miały pudełko jakiegoś rodzaju pod sobą, jeśli było potrzebne. A, i w końcu. O, dobra, co nam powie? Edward się wkurzy. On jest, tak jak mówiłem, zakładając, bo w końcu nie sprawdziłem tego, zakładając, że druga klasa, second grade, to jest druga klasa szkoły podstawowej, no to on ma około 9-10 lat, tak? I to my mielibyśmy stworzyć jakąś traumę na nim. Naszym bardzo brutalnym przesłuchiwaniem, tymczasem Edgeworth, tak? Trochę kisnę. Dziwi mnie to, że nie można wnosić żadnego sprzętu audio-wideo. Wydaje mi się, że jest to pozwolone, ale tylko i wyłącznie dla mediów, jeśli sprawa jest otwarta publicznie. I tak jak mówię, te media też muszą mieć odpowiednie pozwolenie. Ale to nie jest tak chyba, że sprawy otwarte, publiczne są całkowicie zamknięte. Dla
dla osób, które chciałyby właśnie zrobić jakieś zdjęcia, czy nagrać jakiś materiał, tylko muszą mieć, tak jak mówię, odpowiednie pozwolenie, o które tutaj właśnie na przykład poprosił Edgeworth w swoim wypadku dla świadka, dla Cody'ego. I generalnie, oczywiście teraz, w dzisiejszych czasach, nie wiem jak to było w 2001, ale w dzisiejszych czasach wszystkie rozprawy są nagrywane. Nie tylko są zapisywane w postaci transkryptu, ale również są nagrywane i wizualnie, i pod kątem audio na potrzeby archiwizacji. Oczywiście, że wiemy, że on ją miał przy sobie wtedy. Zobaczymy, mówię, wydaje mi się, że tam będzie coś z tym zdjęciem. No i mamy witness testimony. O, to jest ważne. Ta ostatnia informacja była bardzo ważna. Zwróćcie uwagę, co on powiedział, że gdyby miał kamerę przy sobie wtedy, to... To byłoby to niezłe zdjęcie. Dobrze, pamiętam, że rozmawiam z dzieckiem. Mają się te komentarze myślowe Phoenixa, to jest takie złoto. No. My teraz będziemy mieli 10 tysięcy jego zeznań. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, moi drodzy, opcji dialogowej. Ja wydaje mi się, że pierwsza rzecz, która jest najważniejsza, to jest to. Chcę wiedzieć, o co z tym chodzi. Co jest to z tą kamerą? Okej, zapytaj mi też o to, jak się zgubił. Dobra, pytam dalej o kolejne rzeczy. Wydaje mi się, że ta druga część jednak tego z tych zeznań jest dużo ważniejsza niż pierwsza. Na razie nic z tego specjalnie wychodzi. Dobra, lećmy od początku w takim razie. Żeby może dodać coś sobie do któregoś z przedmiotów, który mamy, albo jakąś informację, albo cokolwiek. To tutaj może się przydać. Wydaje mi się, że on potrafi odpyskować Edgeworthowi. W sensie i Edgeworth nie może z tym nic zrobić za bardzo. Z swojej perspektywy. Bo on uważa Cody'ego za jednego z najważniejszych świadków. Więc dla niego on jest ważny. Widzicie, zwróćcie uwagę, że to jest dosyć ważna informacja. Ponownie, że on sobie przyszedł po prostu lasem.
Więc cały czas uważam, ponownie mówię, że moim zdaniem te osoby z przyczepy, ze studia numer 2 spokojnie mogły się tutaj dostać i przejść jakoś właśnie lasem, bokiem, czy nawet po prostu przeskoczyć tym to drzewo, ten pień drzewa. Okej, czyli zanim on zaczął iść do studia, ale zanim tam dotarł, minęło 30 minut, bo zgubił się i w tym czasie ta głowa spadła, okej. Czyli jakby poniekąd mamy potwierdzone to, co do tej pory mówił. Więc co teraz tak zauważyłem? Pomyślałem o tym jego scrapbooku. Chciałbym zapytać o to, w jaki sposób on tutaj powalił tego złoczyńcę. Okej, zerwam go o to jeszcze raz. Mam problem z tym, bo nie do końca... do czego tej rzucić i którą rzeczą. Miałem tylko jeden pomysł aktualnie. Co? Zaryzykuję coś innego. Spróbuję mu zaprezentować w tym momencie to Path to Glory. Ponieważ on twierdził, że ten scrapbook zawiera każde zdjęcie ze sceny, gdzie Stalowy Samuraj wygrał ze złem. To musiałoby znaczyć, że również jest to zdjęcie z tego momentu. Nie wiem, zaryzykuję. Nie jest to. Okej. Czekajcie. Ej, dobra, wiem, co mi się to nie zgadza. Chyba. Kurczę, no jedna rzecz mi tutaj trochę też nie pasuje, bo on twierdzi, że zgubił się wtedy na 30 minut. On około drugiej był na miejscu. 30 minut. Musiał być o 2:30 przy studiu. A dlaczego w takim razie Stalowy Samuraj na tym zdjęciu jest tam o 2:00? To jest też ważne, że tutaj na tej kamerze jest napisane, że Cody always carries it, but... Właśnie, pytanie, czy na pewno zawsze? Nie wiem, zaryzykuję.
I jest to dobre? Niech i tak będzie. W sensie... Jest ten jego wyraz twarzy złoto. W sensie ten opis kamery, czy... Okej, okay, biorę to jako... W sensie te opisy, jeśli zakładam, że skoro opis jest jakiś, to on musi być w 100% prawdziwy. Musimy na jego bazie oprzeć swoją argumentację. I to jest jedyne, co mogę zrobić w tym momencie, bo... Mówię, widzę sposób na to, żeby to ominąć. Aha, nasz sędzia jeszcze nie wie, czy coś takiego jak kamery cyfrowe istnieją. Fun fact, moi drodzy, tak, w tamtych czasach jeszcze robiło się to głównie zdjęcia na kliszach. Ja chyba pierwszą kamerę cyfrową, jaką... W sensie pierwsza kamera cyfrowa, która się na przykład pojawiła u mnie w domu, zresztą mam na myśli aparat cyfrowy, to był rok 2007? 2005 albo 2007. Jakoś tak. No i co, dali mu pudełko takie po donatach. Myślałem, że to będzie jakaś taka większa skrzynka, a to jest po prostu pewnie jakieś większe drewniane pudełko. Myślę, że będziemy potrzebowali jeszcze jednego jego zeznania i tutaj będzie nam łatwiej je przybić i udowodnić mu kłamstwo. Interesujące. Dobra, myślę, że wiem, do czego spróbuję się tutaj przyczepić. Przede wszystkim do dwóch rzeczy. Do tego oraz do tego. Myślę, że pozostałe opcje są raczej mało ważne. Zacznijmy od tego, że nie mógł oderwać wzroku od całej akcji. To jest dosyć ważne, bo on tutaj twierdził, że kopnięciem i tak dalej, a wiemy o tym, że jedyne co zrobił, to przebił go włócznią. Ja bym chciał naciskać na niego tutaj bardziej, bo to jest ważne, w jaki sposób, czy widział rzeczywiście, jak stalowy samuraj to zrobił. Wake to chyba było też słowo niejasne, w sensie teraz tak mi się przypomniało a propos tego, jak mówiłem, że co znaczy wake. Wydaje mi się, że to również znaczyło takie niejasne. Miał jakieś takie płytki niejasne, bardzo
mówiony naokoło. Czyli wychodzi na to, że cała walka, przynajmniej według tego, co powiedział do tej pory Phoenix, nie odbyła się tak prosto, jak zostało do tej pory zakładane, przynajmniej tak mi się wydaje, że było tak zakładane. Mianowicie, że została tamta osoba, Hammer został pchnięty prostą włócznią, przebity na wylot i to było wszystko. Wychodzi na to, że jednak tutaj była troszkę większa walka, jakaś może szarpanina nawet. Dlaczego nie widział tej walki do końca? Mamy dowód na to, nie wiem czy do końca. Myślę pomiędzy głową kamerą. Spróbujmy najpierw z głową. Nie. Okej, czy to nie była głowa? W sumie w wypadku głowy powinien był powiedzieć he was watching something else, tak? Nie, zaryzykuję ponownie kamerę. Ja zakładam, że on po prostu chciał zrobić nowe zdjęcie. I nie mógł tego ogarnąć, bo nadal operuje tej opisem. Ale zobaczymy. Pisny z tego jego wyrazu twarzy to jest złoto. Więc to troszeczkę przedłużymy znowu, bo mówię, chcę ponownie dokończyć ten fragment, który ma miejsce. Ale może na kamerze jest zdjęcie, cokolwiek. Może zrobił zdjęcie, mówię, przypadkiem. Czyli mamy, moi drodzy, trzecie zeznanie z jego strony i spróbujmy. Spróbujmy. Bardzo prosta i w sensie jego zeznanie jest bardzo proste i w sumie gdyby nie było to Phoenix Wright, prawdopodobnie moglibyśmy to olać po części. Tutaj mówię, normalnie domagałbym się przeszukania, sprawdzenia plików na tej kamerze. Mimo wszystko. Zobaczmy co przede wszystkim z tą tym obiektywem, dlaczego się nie wysunął. Okej. Co w związku z tym stwierdzeniem?
Ja pytałem o to, pytałem o to, prawda? Zobaczmy to jeszcze raz. Okej. Okay. Mam problem, bo nie wiem do końca o co tutaj zaczepić. Myślę, że będę naciskał dalej na niego. Mieliśmy być delikatni i zrobiliśmy coś zupełnie odwrotnego i wyszło, że jednak na nasze, na całe szczęście. Okej, naciśnijmy, zobaczmy co jeszcze o tym nam powie. Dlaczego je niby usunął? Wydaje mi się, że on nie usunął wszystkich. Wydaje mi się, że będziemy coś mieć w tej jego książce przede wszystkim. W tym jego albumie ze zdjęciami. Wydaje mi się, że... Mówię, wiem już jak teraz użyć tej książki, czyli znowu nie myliłem się wcale aż tak bardzo. Musiało być jednak to zdjęcie związane z tym wydarzeniem w tej książce. W tym jego albumie ze zdjęciami, jakkolwiek to nazwiecie. To jest bardzo ważne zeznanie, o którym wam wspomniałem, że widział je wszystkie. Miał perfekcyjną kolekcję. To było coś, co już wtedy mi się rzuciło. Tylko dlaczego po prostu jakby sami nie przejrzeliśmy tych zdjęć? Nie ma tam chyba wcale aż tak dużo, a wydaje mi się, że to jest taka logiczna rzecz, którą ja bym przynajmniej zrobił. Szczególnie, że to dostaliśmy. Nie jest tak, że zrobilibyśmy to bezprawnie. Chyba mamy, moi drodzy, kolejną poszlakę, czy zaraz będziemy mieli przejść do kolejnego etapu. Miałem robić 20-minutowe odcinki, jest po 11:00 i chcę mi się spać, ja jutro idę do pracy, ale nie dokończmy to. Wybaczcie, bo naprawdę mi się już lepią oczy. Nie jest pierwszy raz, jak nagrywam w takim stanie, ale jestem zmęczony. Dlatego też chciałbym jak najszybciej zamknąć ten element, ten fragment. Nie zgadnę, co zdjęcie tam jest. Wydaje mi się, że to jest najłatwiejsza odpowiedź na świecie. Okej, jest to scenariusz, który zakładałem gdzieś w głowie, ale nie spodziewałem się, że zostanie on użyty, jednak jest, okej, w porządku.
Tylko w takim razie, skoro stalowy samuraj przegrał, czy to by oznaczało, że to Hammer był w stroju stalowego samuraja? Jeśli tak, to kto był jego zabójcą? Zaczyna się. Czyli stalowym samurajem przez ten cały czas był, tak jak mówię, Hammer najwyraźniej. Interesujące, w sensie podoba mi się ten właśnie zwrot akcji, że... Podoba mi się ten zwrot akcji, że tak naprawdę stalowy samuraj ten nie był sprawcą. Ale... W tym wypadku uważam, że powinienem rzucić, że to stalowy samuraj był ofiarą tego wszystkiego. To jest to, co powiedział teraz Phoenix, jest też tym, co ja zakładam w tym momencie. Jeśli miałbym. I zgadzałoby się też, zgadzałaby się kolejna rzecz, którą pewnie zaraz Phoenix powie, że dzięki temu wiadomo było, że dlaczego on jakby tą nogę tak ciągnął, bo on to po prostu widział. I to jest to. Na razie wszystko się ze sobą łączy bardzo dobrze. Tylko pytanie w takim razie, kto był zabójcą? Na potwierdzenie tego, jeśli by ktoś mnie zapytał, to mamy te tabletki nasenne, prawda? O, Cody. O, coś zapisał, no proszę. Czyli jednak... Wszyscy go po prostu przyciskają. Znaczy, trochę mi go szkoda, a trochę nie. Z drugiej strony. I zobaczcie, co to jest takie ważne. Zwróćcie uwagę na numer studia. Dlaczego wszyscy pominęli tak ważną rzecz jak numer studia? Mam 54 minuty, ja chciałem kończyć. Myślałem, że Cody'ego odeślemy i co jeszcze w tym wszystkim będzie. I zakładam, że jeszcze będzie więcej a propos tej rozprawy. Wydaje mi się, że jeszcze coś tutaj będziemy musieli zrobić, ale spróbujmy zakończyć sprawę Cody'ego. Spróbujmy zakończyć jego zeznania. Ja umieram autentycznie w środku. Dobra, co jest z tym wszystkim takiego ważnego? Wydaje mi się, że mogę spokojnie kliknąć na bramę. O,
Okej. Okay. Nie nabrałem, może muszę kliknąć ten baner? Przepraszam, ale uważam to za trochę niedoróbkę? Personalnie, dlatego że dwójka jest i tu, i tam. Więc nie widzę powodu, dlaczego kliknięcie na jedną czy na drugą miałoby coś zmienić. Nie zgadzam się po prostu z tym, ale nie jest jakaś ogromna, nie jest to coś, co by mnie jakoś bardzo zatrzymało, tak? Chociaż mogłoby, tak? Jakby nie pomyślał o tym, że ej, może powinienem kliknąć drugą dwójkę. Więc wydaje mi się, że ta dwójka jednak tutaj, która jest, jest troszkę bardziej widoczna niż tamta u góry, ale to jest moje prywatne podejście. Więc dajcie znać, co wy myślicie. Ja osobiście uważam to za taką sporą niedoróbkę, która jednak, znaczy sporą i niesporą, tak? Taką sporą, ale nie, która by zatrzymała komuś grę na jakoś bardzo długo. To bardzo dużo teraz zmieni, więc prawdopodobnie wrócimy jeszcze do osób ze studia numer 2. Jeszcze muszę im pokazać, gdzie to miało miejsce, więc to nie jest też wielki problem. Rozjemy na bramę do studia 2. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ ścieżka była zablokowana, a dwa, no jest tam ta... Więc co, powiem o tym, że jest tam ten budynek, tak? To jest chyba ważniejsze niż stwierdzenie, że sama ścieżka była zablokowana. Okej, czyli nie jestem teraz pewien do końca, czy to, co zrobiłem, było dobre, czy wybranie tego, że tam znajduje się ten budynek, jest prawidłowe, czy jednak chodziło o to, że ścieżka była zablokowana, bo Phoenix sobie użył obu argumentów naraz, więc nie do końca wiem, ale to chyba nie ma większego znaczenia, patrząc na to, że cały czas tutaj progresujemy. No robisz ciekawie, tak? Nie ma co się oszukiwać. Czy mamy dowód na to, że Jackhammer ukradł? Mamy. Okej. Okay. Naszym dowodem niech będą tabletki nasenne. Czyli w tym momencie musieliśmy tego użyć. Konkretnie w tym momencie. Okej, okay, myślałem, że raczej będzie to coś innego, że sytuacja otoczka będzie zupełnie inna. Tego, kiedy mielibyśmy użyć akurat tego dowodu, ale okej. Okay. No, ja myślę, że wiem, że to jest dosyć łatwe. Co powinniśmy zrobić? Sprawdzić ciało Hammera? Nie sądzę. Myślę, że sprawdzić krew.
Nie jestem pewien, powiem wam, że nie wiem, jak działają do końca tabletki na sen. Czy one działają na zasadzie, czy wprowadzają jakieś rzeczy do krwi, więc ja zaryzykuję testy krwi, ale mówię, brak mi tej wiedzy medycznej, więc to wynika z tego. Okej. Okay. To jest słuszne, więc tak jak spróbujemy odciski palców wziąć z butelki. Czy to jest lepsze? To była rzecz, którą bym normalnie kliknął, gdyby nie kwestia tego, że nie byłem pewien a propos tych śladów tabletek nasennych po prostu we krwi, środków nasennych we krwi Willpowera. Mamy ponad godzinę, ja chcę iść spać. Jest kwadrans po 23. Ja muszę wstać o 7. Czy będzie przerwa, czy będzie... Tak jest, okej. Okay. I wrócimy do 4 dnia w takim razie. Czyli patrzcie, gra wyjaśniła mnie po dzisiejszym odcinku. Znowu będziemy mieli troszkę więcej na tych segmentów. Zakładam, że tutaj mogą być krótsze te rozprawy, chodzi o to, że się myliłem. Będą one prawdopodobnie przybierały bardzo podobny obrót, bardzo podobną formę do tych z The Great Ace Attorney. Jest to po prostu interesujące, Bo będziemy mieli w takim razie jeszcze jeden dzień poszukiwań. I sprawdzeń i tak dalej. Zobaczymy. Ojej, dużo się podziało. Nie spodziewałem się, że Cody tutaj będzie aż tak długim wątkiem w tym wszystkim. Bardzo się nie spodziewałem tego, muszę przyznać. Moi drodzy, wchodząc tutaj do tego lobby i widząc to, jak odetchnął Phoenix, ja będę już powoli się zawijał spać. Cieszyłem się tak bardzo, że robię normalnej długości odcinki, po czym odcinek godzinny, ja jestem zmęczony i prawdopodobnie to była jakaś masakra. 10 tysięcy poszło źle, niezgodnie z moim planem i generalnie zrobiłem chyba najwięcej błędów, które zrobiłem do tej pory w tej grze. Ale nie wiem, czy jakbym siedział i nagrywał to o innej porze, to czy bym ich nie zrobił. Może po prostu więcej bym komentował albo rzucał jakimiś głupimi rzeczami. Ale przynajmniej było fajnie, przynajmniej przeszliśmy przez jakiś kolejny fragment tej gry. Dowiedzieliśmy się o tym, że będziemy mieli jeszcze jeden dzień rozprawy, czyli pewnie jeszcze będziemy mieli też jeden dzień. Jeden dzień, czyli drugą połowę dnia trzeciego spędzoną na śledztwie i innych takich rzeczach, przepytywaniach, przesłuchaniach. A z wami się żegnam, moi drodzy. Mam nadzieję, że zobaczymy się już jutro w kolejnym odcinku z The Great, przynajmniej nie z The Great, tylko z Phoenix Wright Ace Attorney, gdzie rozwiążemy kolejne zagadki, odpowiem na kolejne pytania, które pojawiły się przy okazji tegoż morderstwa. Do zobaczenia, do następnego i na razie.